Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, ze mną jest Lucek. Siemaneczko, dzisiaj, ja jestem Lucek. Dzisiaj wspólnie z Luckiem będziemy robili wyścigi w Forzie w klasie A800, tak? Chyba tak. Tak, czy wziąłeś... Znaczy, tak, klasa A, no. Wziąłem, przyłem to. Nie, klasę A wziąłem, no. Ja specjalnie na tą okazję wziąłem, przerobiłem swoją BMW M5. Także pojedźmy może do kolejnego, najbliższego wyścigu. Aby moje było szybsze. W ogóle jedną rzecz powiedzmy jeszcze, no bardzo ważną. Mianowicie ja gram na padzie, a Lucek gra na kierownicy. Tak. Mega profesjonalnej kierownicy. Więc chłopak się nakręci, że tak powiem. Nakręcony już? Jestem zakręcony, nie powiem, że mnie kręcisz. O nie. O nie, straszna rzecz. Dobra. To źle, że cię kręcę. Miała cię kierownica kręcić. No nie. Spoko, ona też mnie kręci tutaj. Tak? Dobrze. Teraz sobie bark wybijam od tego skręcania. Właśnie, przed nagraniem Lucek mówi, ja mówię, to co gramy X999, nie? Klasa. On mówi, no co ty, tyle zakrętów? Nie, nie ma opcji. Nie, to trzeba się tak nakręcić takim super samochodem. Nie, zaczniemy od czegoś takiego może faktycznie. Bo na kierownicy zupełnie inaczej się jeździ niż na padzie, tak? Na padzie robię małe wychylenie palcem. Gotowe. Tak. A Lucek co? Lucek musi kręcić. Tak? Nakręca się trochę, no, tak, dokładnie. To jest trochę roboty przy tym. Jest trochę inaczej się jeździ na tym, na kierownicy. Ale ta gra jest zrobiona pod pady i na padzie się też świetnie jeździ, tak? Tutaj. No to dobrze. No pewnie, że tak. Cieszę się, większość czasu, większość rzeczy pozdobywałem właśnie na padzie. Dobra, odpalam nam tutaj sprint dogowy w trybie współpracy. Mój konwój. Proszę bardzo, BMEczka. Wyszukiwanie graczy, co? Już mam, poczekaj, jak to się... Jak to przyjeść na kierownicy, nie? Który pedał? No właśnie, jak to przyjeść na kierownicy? Dobra, mam. O kurde, muszę tutaj wybrać inny samochód, ale po... A, ale mam jakiś tam, wziąłeś, więc... widzisz? Tak. To za słaby. Czekaj, co ty, klasę S1 wybrałeś? Nie. Czy klasę A? Klasę A 800. Mam A800. Dobra, czyli dobra, A. Bo... Maksymalna A. Tak, jasne. Maksymalne A wziąłem. Oh shit. Okej. Okay. Wybrało mi BMW-kę. Chyba twoją nawet. Taką jak co, ty. Co, ty wziąłeś taką samą? Chyba tak. Dobra, zaraz zobaczymy. Teraz się okaże. Ale to nic. Może, no, podobną mam chyba. Nie, to czemu ty grasz Stigiem jakimś? Stigica? To jest moja Stigusia. Nie widzisz tam takiego wybrzuszenia w okolicy klatki piersiowej? To jest Stigica, Stigica to jest. Stigica? No nie Stig, tylko Stigica. Może być. Ale my gramy tutaj w kooperacji, musimy boty popsuć. Jak boty popsuć? Można popsuć boty? Nie, no bo ty wziąłeś wyścig kooperacyjny, że my kontra boty. No tak. No tak, dobra. Dobrze. O, patrz jaki roztańczony, nie, dobra. To nie jest BMW. To jest Infinity. No, a ty czekaj. No, a ja mam BMW, tamten to stańczył, to był bot. No dobra. Czemu ty startujesz pierwszy, a gdzieś, nie wiem. Ja jestem z tyłu, za tobą. Przesuńcie się, świnie! Driftem cisnę, wiem, że się nie powinno driftem cisnąć, bo się traci prędkość. Ale typowy. Ciekawy jestem w ogóle, jaki jest tutaj poziom trudności ustawiony. Znając ciebie, to przez ciebie pewnie mamy 1000. Nie, to ustawia się taki, jak ty masz ustawiony. A, czyli jesteśmy w dupci. Dobra. Znaczy ja mam taki trochę taki wyższy tam dodany. Nie najniższy, troszkę wyższy, taki pośredni, bliżej wyższego. Więc dlatego... To nie wiem, czy was dogonię. Więc dlatego będzie bardzo ciężko faktycznie. O, masakra po prostu, jak tu się jedzie. Te auto w ogóle nie chce skręcać, jeszcze mokra trasa jest. Uuu, shit, no. Dobrze, tu możesz cofać. Jest ciekawie. Jest bardzo nieciekawie, bo jest mokro. Dobra, o Boże! Wypuśćcie mnie! Musisz mnie puścić. Spokojnie, Pawełku, tam bez nerwów. Ja się nie denerwuję, zaraz wyjmę normalnie strzelby. Szkoda, że nie można walić tak w GTA, wiesz, przez okno. No stary, normalnie wszędzie. No właśnie, przydałoby się, nie? Tu na okno. Myślę, że w następnej części Forzy to wprowadzą. No to skąd to jest potrzebne. To jest naturalnie potrzebne, nie? Tak. Oczywiście.
Jak w ogóle emocje jazdy na kierownicy? Powiedz, bardzo przyjemne, powiem ci. Także muszę być w 100% skupiony na tym, co robię, bo ja dopiero, wiesz, czwarty czy piąty dzień mam tą kierownicę, nie? A dopiero od paru dni jeżdżę na tym. No, jest dziwnie bardzo, bardzo dziwnie. Jest mega trudno, domyślam się. Powiedz, czy ona ci jakoś wibruje jeszcze dodatkowo, czy coś? Tak, ona tutaj wykrywa wszystkie te nierówności na drodze. Jak zrywa mi samochód przyczepność, to wiesz, ona zaczyna wibrować. Aż tak? No, takie różne dziwne rzeczy są, nie? I jak wprowadzisz auto w pościg, to już jest bardzo ciężko je wyprowadzić. Na padzie to wiesz, w jedną, drugą stronę, driftem wszystko i fajnie. Nie, powiem, że są takie silniczki, które po prostu utrudniają skręcanie na przykład, jeżeli na przykład jest jakiś tam... Tak, są, to się nazywa force feedback i to masz... No, praktycznie teraz w większości kierownic, tylko te takie najtańsze mają jakieś tam... Najtańsze kierownice są widziane przez system jako pad od Xboxa, na przykład. Aha. No, są takie sytuacje. Ale takie lepsze kierownice już faktycznie mają te zaawansowane, ten force feedback. I jest dużo lepsze wyczucie, powiedzmy, tej jazdy, nie? Paweł, kurde, jaki ty dobry jesteś. Musimy podbić poziom trudności. Nie, ale... Chyba musiałeś podbić, no. Nie, ale po prostu powiem ci jedną rzecz, po prostu kwestia jest taka, że na kierownicy, pamiętajcie, że rozegra na kierownicy w tym momencie, więc to jest... Aj tam, nieważne, nie, ja powinienem lepiej pojechać. Na kierownicy, to ja bym miał ostatnie miejsce też, jak najbardziej. Mhm. Ale zobacz, jesteś... Ja miałem ten sam samochód co ty, bo jak się nie zdecydowałem na żaden inny, to mi przypisało twoje auto. Aha. Chyba tak to tutaj działa. No możliwe, możliwe, nie wiem. Ile dostałeś kasy? Nie wiem, zwróciłem uwagi. Przewinam. 19 tysięcy dostałem za ten wyścig. Tak? Mhm. O, mamy w ogóle losowanie teraz jeszcze. Może dostanę jakąś Forza Edition. Dobra, ja sobie wybiorę jakąś furę w klasie A. Dobra, dostałem GMC. I... Vana dostałem, czujesz temat? GMC. A pamiętam, a wiesz co? No. Mi mówił ten Łukasz z Microsoftu, że oglądał twój odcinek i się śmiał, że ty wygrałeś Aventadora SVT. Tak, ja wygrałem SVT. Chyba dwa albo trzy auta Forza Edition. Mówię, o, jakie słabe w ogóle. Tak, tak. I, ty, i on mówi, że to jakieś słabe auta, że to jakieś słabe auta. Nie, mówi, kurde, ja całą... tyle miesięcy na nie poluję, no, nie? Okay. Łukasz pisze mi, tyle miesięcy na nie poluję, a ten sobie wygra i mówi, o, słabe auta. Ja przepraszam, nie wszystkich, ja nie wiedziałem, że to są takie dobre auta jeszcze wtedy. Nie, no, to świadom, są, nie to bym są, świadom po prostu, nie? To są jedne z najlepszych samochodów. Czekaj, no. To ja może sobie wezmę tą BMW taką... Ja już właśnie jadę do kolejnego wyścigu w takim razie. Dobra, dobra. Pojadę na skróty, czyli przez środek ronda. O! No tak. Jeszcze tutaj przez barierki. Okay. Jedź, ja tu sobie szybko auto dostosuję, bo nie wiem... Ogólnie tylko pamiętam, że moja BMWica nie jest dostosowana, nie jest zrobiona na maksimum. Ona jest zrobiona do maksimum A800, po to, abyśmy mieli wspólną, że tak powiem, klasę razem z ludzkiem. No jasne. Ja też wybiorę sobie BMW, ale trochę inną. O kurde, co to tutaj? Masakra. Sobie wezmę BMW. A powiedz mi tak, powiedz tak. Nam właściwie, jeżeli możesz. Ile kosztuje normalnie w sklepie taka kierownica, którą masz? Z dodatkami. No, ze wszystkim. Gdzieś między 4 a 6 tysięcy złotych. Między 4 a 6 tysięcy złotych. No, to takie dwa albo trzy golfy. Tak, można kupić tak, za to. Tak, dwa albo trzy golfy. No, nieźle, nieźle. Nie, ale przyjemne jest na pewno zwiększanie, niż taka gra na padzie. No jest, ale wiesz, jaka faza jest w ogóle? Jak na przykład przesiądę się ze zwykłego samochodu normalnego, z realnego życia na kierownicę, to błędnik mi po prostu szaleje. Na przykład jak hamuję, dohamowuję, jak mam widok z kokpitu i dohamowuję przed jakimś samochodem, to mam takie dziwne wrażenie jak z prawdziwego samochodu. Ale nie ma przysiążeń. Jakby odsuwa mnie coś, jakaś siła taka do tyłu, nie? Aha. Jakby kręci mi się w głowie o coś w tym no rodzaju. Jak lokomocyna, wiesz teraz co czuję zawsze. No. Mogę tak, właśnie, no można to tak nazwać, no. Można to tak nazwać, choroba lokomocyjna, taka dziwna. No, to jest to. A z kolei jak przesiadłem z kierownicy do samochodu realnego,
to mówię, kurde, jaka wielka kierownica, jak biegi ciężko wchodzą i tak dalej, nie? Takie... Faktycznie jakbyś się przesiadł z auta jakiegoś. Już czy nie? Tak, jasne, jest. Okej. No to dobra, to typ współpracy. Myślę, konwój, proszę bardzo. Mhm. Oczywiście BMW. Dzisiaj będzie seria BMW właściwie odcinkowa u mnie. Chyba tak, ja też biorę BMW-kę. Taką trochę inną. Ten. Przetestuję to auto, zobaczymy co z niego wyjdzie. Ciekawy jestem, jak zrobię go na maksimum, bo tam mogę maksymalnie chyba zrobić go na S chyba jedynkę czy S2, nie pamiętam teraz. Dobra. Także mogę go w razie czego trochę przemielić na inny. Audycja była za mną, już nie ma. Ciekawe co się stało. Piękne widoki w ogóle. Cudowne. Tutaj Forza, poza klasą samochodu, są jeszcze takie... klasy dla konkretnych typów aut, nie? Na przykład te auta, które my teraz mamy, nazywają się chyba Super Saloons albo coś takiego. A jeszcze są Exotic, jakieś tam zabawki torowe i tak dalej, nie? Także... Zobaczmy, dlaczego tam jakiś chłopczyk lata na tym, na tapecie? A wiesz, ja specjalnie ustawiłem takiego awatara, bo jak grałem właśnie na wyścigach online, to wszyscy, tak sobie mogłem wyobrazić, jak ktoś tam się wkurzał, jak zobaczył takiego awatara, jakiś dzieciak go po prostu wyprzedził w jakimś aucie, nie? I potem na końcu, no, na końcu widział takiego awatara i takie, what the fuck, taki dzieciak mi wyprzedził, o co chodzi? M2, no. Masz M2, ja mam M5. To co i samo ma. Ten sam. Ale M2 jest chyba lepsza czy gorsza? Lepsza, nowsza chyba. Czy jak to jest? Które to jest? Bo twój wygląda naprawdę chyba jest nowsza, no. Ale to nie znaczy, że lepsza. Dobra, nie zmieniam poziomu trudności, jakby co. Cholera. Dobra, zmienię poziom trudności, to jest najtrudniejszy, jaki może być. Lepiej? Lepiej ci teraz? Tak, lepiej, zdecydowanie. Wiesz, chodzi umysłowo lepiej, nie? Dobra. Boże, jak driftem poszedłem, pięknie. Tylko tak się nie robi. Nieźle. Tak się nie robi. Ja się boję teraz driftów. Bardzo ciężko jest wyjść z zakrętu. No domyślam się, no bo to musisz zrobić kontra, nie? I musisz szybko tą kierownicę... No tak, kontrolować, wiesz... Cholera wie jak to robić. Nie, słampi mnie wyciągnął. O, ty łobuzie, wyprzedziłeś mnie. Okrążenie drugie? O Boże, to już jest drugie okrążenie, a trzy okrążenia są. Dobra, spokojnie. To jest bardzo krótkie. Drugie okrążenie, no, na spokojnie. To jest bardzo krótkie trochę. Mi bardzo dobrze idzie, więc... Sakra, ja nie jestem w stanie ich dogonić po prostu. Oni tak szybko pędzą. Tak. Właśnie rozwalam tego NJP. Wjechałem mu w bagażnik. Tutaj jest taka opcja, że jak... jakiś gracz jest z przodu, to te boty zaczynają jeszcze szybciej jeździć, nie? To znaczy, one są prawie nie do dogonienia, jak jakiś gracz jest całkowicie z tyłu. Bardzo ciężko je dogonić. Tak? Jakoś, no. Zważam też, że te boty ogólnie hamują gdzieś tam pod koniec. I też zajeżdżają ci drogę czasami. Znaczy, nie specjalnie, tylko nie możesz ich zepchnąć, jak jesteś w kooperacji, nie? Nie ma opcji. Jak jeździsz sam na singlu, to nie ma problemu. Możesz ich spychać ile chcesz, nie? Ale na multiku jest ciężko. No sakra. A tu powiem ci jeszcze takie pytanie do ciebie. Czy wolisz jeździć na trzeciej osobie, czy na pierwszej? A jeszcze i tak, i tak. Jak się ścigam, to wolę na tej trzeciej, dlatego że trochę więcej widać dookoła, nie? Dokładnie, dlatego też zawsze. Ale jak jeżdżę sobie od tak, gdzieś tam po prostu zwiedzam sobie świat, albo bawię się kierownicą, no to wolę sobie mieć ten widok z kokpitu, nie? Jest ciekawiej. No właśnie też cały czas tylko trzecia osoba, widzę, wydaje, czemu nie na pierwszej, no bo na pierwszej nic nie widać. No dokładnie, na pierwszej nic nie widać, bardzo ciężko. To prawda, w prawdziwym życiu ludzie się ścigają z pierwszej osoby, a nie z trzeciej. Nie biegnie za autem. A co, jakie to ma znaczenie? To tobie ma się dobrze jeździć, nie? Nie. No właśnie, inaczej bym przegrywał cały czas i miałbym problemy życiowe. A tak, my fajnie gramy. Ja zamykam stawkę, ty otwierasz, nie? Ja jestem ostatni, ty pierwszy. Nie, ale siedzimy dosłownie na dupci cały czas. Tak. Możemy następny wyścig, jak chcesz, pojechać bez botów, czyli PVP. PVP? No. Dobra. Nie wiem, jak to się nazywa tam, bo ja mam... po angielsku. Znaczy, z botami wydaje mi się jest ciekawie, bo jest po prostu więcej osób, w które mogę się wbić po prostu. A PVP to rozumiem, że też osoby gracze mam dużo chyba, nie? Tylko my będziemy grali, no. Bez botów. Bo lepiej z botami, co jak myślisz? Jak chcesz, to z botami, nie ma problemu. Ja lubię, kiedy mogę kogoś wyprzedzać. Wiesz, czuję tą presję, że muszę jechać szybciej.
A autentycznie jest tak, że ty zamykasz, ty otwierasz stawkę, ja zamykam, ale wygrywamy, nie? To się liczy. To się liczy, to jest najważniejsze, nie? Wygrywamy, więc jest spoko. Oh yeah! No, to jest najważniejsze, najważniejsze w tym życiu. Wygrać. Być wygrywem, a nie przegrywem. Nawet, no. To Paweł. Tak, to jest najważniejsze, moi drodzy. Wygryw, nie przegryw. Taka sytuacja. Dobra, blokowały mi się kolejne wyścigi, tym razem w mieście, więc na pewno ci się spodoba. Aha, bo ty masz jeszcze tą karierę, no tak. Tak, tak, jeszcze karierę robię, wiesz, bo jeszcze nie grałem tyle, co ty. Troszkę mniej grałem, ogólnie o parę godzin mniej. No, myślę, że tam z 2 godziny krócej grałeś. Taka sytuacja. Tak szacując, no. Dobra, zaznaczyłem następny cel, także już tam jadę. Dobra, poczekaj, może razem pojedziemy. Dobrze. Czy nie? Czy chcesz szybciej? Nie ma problemu, czekam na ciebie. A gdzie jesteś, gdzieś w tym miejscu? Gdzie byłeś? Tam, gdzie startowaliśmy wyścig. Aha, dobra, widzę cię, no. Ja jestem kawałek dalej. Okej, dojeżdżam. Możesz wyprzedzać. Tiku. Woo! Co za wariat, pojechał przed nim, no. Czy jedziemy jakoś wolniej, czy jak? Nie, spoko, możemy jechać tak. Zresztą tam jest ogólnie, zauważyłem, 3,8 km. Możemy zawsze jechać na skróty, ale myślę, że lepiej autostradą. Znaczy, nie pojechać tym. Dobra. Nazywa traktor, Boże! Dobra, nieważne. Co tu traktor robi w ogóle na drodze? Nie mam pojęcia, Farming Simulator się włączył, więc tak. A w ogóle wiesz, że tu jest traktor w tym, w Forza Horizon? Wiem, z tego. Można jeździć nim normalnie, ścigać się. Ale taki traktor z Top Geara, nie? Tak, no. Mam go już. Masz? Aha, dobra. P50. Klasyka. Ale słuchaj, ten samochód jest po prostu jakiś masakryczny, nie? Ten tak przyspiesza. Fajny jest. Tam widzę, że sobie by zmienić trochę schemat biegu, nie? Także. Że w prawo. Ale zadryftowałeś, kurde, jakie opanowanie. O, w lewo. Ale zadryftowałeś. Robota. Jakie opanowanie. Jedzie Paweł, nagle w czekach znika, nie? Ten. To za człowiek normalnie. Fajnie się tak jeździ w kooperacji. Ja przeważnie z widzami gram, wiesz. Na streamach, nie? To oni we mnie tam wjeżdżają, spychają. Dobra. A tak jak się gra w kooperacji, to jest tak fajnie właśnie. Dojeżdżamy sobie do jakiegoś wyścigu, coś sobie robimy. Tak. Dobra, pyk. Bierzemy. Współpraca. Konwojent. Proszę bardzo. BMWica. Ciśniemy tym, ale mam rozgrzane hamulce. Cyk. Nie tylko hamulce, kurde. A może bym wziął Alfę? Nie, Alfa Vestra. Może najgorsze jest to, że Lucek ma taką ilość samochodów. Ma wszystkie auta już, czy nie? No, większość. No, Lucek ma większość aut, więc no nie dziwmy się, że on tam... Nie wiem, które auto wybrać? Kilka unikalnych tylko mi brakuje właśnie w kolekcji. I jeszcze te najdroższe, po 10 milionów jedno jest. Okej. Okay. Teraz jest takie wyzwanie, że. Znaczy, takie mistrzostwa są do zrobienia. Mm-hmm. Żebyś właśnie kupił sobie auto za 10 milionów, przejechał te mistrzostwa i wygrał nim, i dostaniesz auto unikalne też, które kosztuje bardzo dużo. To są takie stare samochody. One są. Można je kupić, ale część z nich jest nie do kupienia nawet. Nie można ich zdobyć inaczej, jak po prostu w różnych takich eventach, jak są teraz. No. Spoko. Wiesz, to nazywa... Za 10 milionów to sobie nie kupię, na razie mam 700 tysięcy tylko. Więc spoko. Wiesz, poczekaj, daj mi chwilę jeszcze, nie? Zaraz kupię, 10 milionów, wiesz, zaraz będzie, nie? Tylko ci muszę z bagażnika je wyciągnąć. No tak. Dobra, z drogi śledzie, bo Pawełek z Ludzkiem jedzie. Tak. Chcę puścić nas, bo będzie kwas. Haha, wyprzedziłem kogoś. Co ty? Ale nie na pewniku pierwszego, nie? Bo to... Nie żartuję, nie śmieję się, absolutnie nie śmieję. Bo to jest taka euforia, wyprzedziłem kogoś, nie? Bo to jest ogólnie wyścig, to cały czas kogoś wyprzedzamy. To jest rywalizacja, Pawełku. Dawaj, jedź. Jeszcze ten deszcz pada, normalnie ja nie wiem. To jakiego grzyba jest spust wody z nieba? No właśnie, co oni sobie myślą? Uważaj, jeszcze jakiś kwaśny ten deszcz. Pewnie znasz ten wyścig już, ale
Ja nie znam tego wyścigu, muszę trochę przyhamować, bo ja naprawdę nie kojarzę. No on jest dziwny, on jest taki. On jest, tu jest dużo zakrętów. Zdradliwy. Bardzo zdradliwy. To jest zakręt na zakręcie, stary. Nie wypiszę, że. Nie, no nie mam znaczek tutaj na niebiesko, że mogę jechać, ale ja i tak hamuję, nie? Mhm. Nie w którą stronę mam skręcić. A ja sobie właśnie z tobą potrenuję taką jazdę i opanowanie kierownicy. Mhm. Bo tego mi brakuje też. No tak, no wiadomo, ja też jak. Powiem ci tak, na początku jak siadłem do pada, pierwszy z kiciem pada, miałem problem, nie? Mówię, kurczę, no jak to bez wsadu jechać? No jakim cudem, jakim prawem, nie? Także no tak, no, Paweł najpierw musi wsadzić, żeby jechać. Znalezienie tych wszystkich klawiszy, nagle wiesz, w każdej grze w ogóle jest inaczej. Na, jak chcesz robić na ręcznym jechać, no to klikasz spację, nie na klawiaturze. A tutaj w grach jest naprawdę różnie, czasami jest to pod jakimś innym przyciskiem. Przyciski czasami się zmieniają, w zależności od gry. No tutaj na przykład chyba jest ręczny na A, jak pamiętam, na padzie. Mhm. Możesz sobie też zamienić, jak ci tak niewygodnie. A na przykład w GTA, no to pod R1, nie? Teraz, znaczy, nie R1. No pod R1 na tej drugiej konsoli, ale tutaj nie pamiętam. RP? Już tak. RP. Co się stało u mnie? Co się stało? Ojej. Wpadłem w poślizg i jakieś dziwne rzeczy się działy przez chwilę. W sensie przeleciałem przez murek, takie tam. A, symboliczny przelot przez murek. Dzień jak codzień. Dzień jak codzień, dokładnie. Też fajnie. Dobra robota. Dobra. Też pewnie skupiony, bo to jest normalnie nie dość, że mokra nawierzchnia, to jeszcze takie zakręty. Przez chwilę no, tutaj jest ciekawie. Tam gdzieś tam ścina, po prostu jest, przez... Nienawidzę tego wyścigu w ogóle. A już teraz, znaczy w ogóle nienawidziłeś, czy teraz nienawidzisz? Nie, ja go już wcześniej nie lubiłem, ale teraz mi się go fajnie jeździ na kierownicy właśnie. Na padzie nie lubiłem go w ogóle. Aha, bo to jeszcze jedno okrążenie. Trzy okrążenia są łącznie. No. To ty jakieś mistrzostwa sobie odpaliłeś, tak? Mistrzostwa? Bo tu można coś mistrzostwa robić. I to chyba też musisz w tym festiwalu. Mapę, wiesz, co tam chcę i... A, dobra, spoko. To co bliżej jest, po prostu to wybieram i jedziemy, jadę, nie? Jasne. Dobra, dosłownie jadę na milimetry. Okej. Okay. Jedziesz tym złotem, jedziesz tym złotem, no wciśnij tego pedała gazu do końca. Masakra. A ja znowu wypadłem w tym samym miejscu. W tym samym miejscu mi dupę zarzuciło. Aż tak? Za grubą dupę mam chyba. A co za auto wziąłeś, bo nie zwróciłem uwagi w sumie. Też BMW, co nie? No M2. M2 masz, dobra, okej. BMW, no. Taka mniejsza BMW-ka. Spoko. Taki gadżecik. Mniejsza, no ale mniejsza lepsza. Mam wrażenie. No. Fajniejsza. Kierowca podoba. Mógłby być lepszy. Ja mi się podoba właśnie, jak patrzyłem na ten, to, co ty masz. Wiesz, naprawdę bardzo fajnie zrobione jest. Jest standardowa, tylko spoiler ma dodany. No, żeby docisk tak, był jako taki. Taka, wiesz, taka smukła, bym powiedział. A to tak, no. To jest bardziej taka bardziej zbita, nie? Bardziej. Pyk. Co? Już wiem, jaki będzie tytuł odcinka. Ja otwieram, Lucek zamyka. Drzwi Tesco, nie? Chyba. Tak. Nie, spoko. Dobra, to zróbmy jeszcze może jeden wyścig. Taki na koniec. O, w ogóle będą chyba losowanie jakieś teraz znowu kolejne. Wiesz, jak masz taki niski poziom jak ja, no to wtedy te losowania lecą co chwilę. No, wiem właśnie, tam się poziomy co chwilę nabijają. No, dobra. Trzymaj, że będzie Forza Edition. I powiem znowu, jaka, co to za badziew. Nie, 90 tysięcy. Słabo. Ja też dostałem jakiegoś Will Spina za poziom. O, elegancka, ładnie. No. Tu ma nagród, 1 900 000. Bida. Suma nagród? Aha, nieźle. Suma nagród, no, tak mało. Poczekaj, okay. A ja miałem coś do losowania? Chyba tak. Okej, okay. Gdzie to jest teraz? Nie, to było tutaj. Tu obok jest kolejny wyścig, więc myślę, że skorzystamy. Sprint przez Edinburgh. Dobra. Brzmi dobrze? Brzmi dobrze. O, widzę, że stoisz. Brzmi bardzo dobrze. Tak.
Musimy skręcić w lewo, ja w prawo. Znaczy ja w lewo, ty w prawo. Ograniczenie do 30. Właśnie widzę, jak ty jedziesz 30. Wow. Nic się nie stało. Tak, w ogóle nic. Nikt tego nie widział. Jakieś iskry sypią cały czas, nie wiem, co było przed chwilą. To zahaczyłem. No to musiałeś jakąś lampę pchać, jak w GTA. O, w GTA? Mówisz, masz. Okej, nie mogę trafić. Zakręt! Muszę zawrócić. Tu, o, tędy, właśnie. Lubię trochę czasem porozwalać. Za to też są punkty. Tak. To mi się podoba właśnie w Forzie, że za wszystko dostaję punkty. Czy rozwalam? Za wszystko dostajesz punkty i potem możesz to wydać na skille dla danego samochodu. Dobra, współpraca. I zdobywasz jeszcze więcej punktów. Proszę bardzo. Gdzie ty jesteś, Paweł? BMEczka. Poszło zapa. Poszło zapa. Dobra. Skręcimy lekko w prawo, wiesz, tam... Nie masz. Jasne. No ważniejsze, że znaleźliśmy się poprzez wyszukiwarkę. Tak, zdecydowanie, Pawełku. A wiesz o tym, że ja wszystkie te rzeczy, które miałem w pierwszym odcinku, straciłem? Jakie rzeczy? No bo ty mówiłeś tam wcześniej, że ktoś się ze mnie śmiał, tam Łukasz się ze mnie śmiał z Microsoftu, także... A jak to straciłeś, Aventador? Wszystko straciłem. Nie zapisało się. Jak to? Nie zapisało się. Wszystko straciłem. A, tak, wszystkie... to był chyba ten moment, kiedy były problemy z serwerami. No i wszystkie 10 tych losowań, super losowań, po prostu tam miałem, nie wiem, te 3 jakieś Super Forzy Edition, wszystko straciłem, nie? Ja wale. No, tak smutno mi było, ale mówię, w końcu i tak dorwę. Jakąś Forza. Dorwiesz, no nie wszystkie samochody Forza Edition są takie dobre też, nie? Nie, no wiadomo, oczywiście. No ale to co miałem, tego, te Lambo, to wiesz... I to w pierwszym odcinku... No Lambo było zajebiste. Pierwsza moja gra, pierwszy odcinek i słuchaj, od razu dostałem te Lambo, Forza. No wiem, wiem. Ono takie... jest naprawdę bardzo dobre. Bardzo rzadkie. Bardzo rzadkie też, no. Podobno. Okej, dobra, ciśniemy. Nie jest ciasno, Wojciech, uważaj. Mam nadzieję, że posmarowałeś auto jakimś smarowidłem. No tak, 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 bo już tutaj się przyciskam, no. Przepraszam. Bo gości zahamował. Spokojnie, Paweł. Zaczął hamować przede mną. Niech oni wyprzedzi, jak oni tu tak ciasno jadą. Tak się nie da. Nie potraficie grać, boty. Każdy wie, że powinniście się zatrzymać i przypuścić nas na pierwszym miejscu. No nie, uciekaj stąd! Mi też zasłonił drogę, kurde, no. Oni nie wiedzą, że ja mam tak trudno. Nic nie wiedzą. Dobrze. Oni nic nie wiedzą. Patrzcie, ja tyle gram w Fordze, ostatni jestem. Pawełek naprawdę się nadaje do tej gry. Musicie Pawełka bardziej oglądać. Nie, nie, nic takiego nie mówimy, absolutnie. Oglądajcie, kogo lubicie oglądać, a nie. To, słuchajcie, ogólnie dla mnie to jest tak, dla mnie kto gra lepiej czy ten, to jest nieważne. Założyć się... No. Nie, to jest ważne. Ważne, jak się ktoś czuje w grze po prostu, czy jest fajny, czy nie. No oczywiście, że tak, kurde. Wiesz, możemy zaraz odpalić najwyższy poziom trudności, też będę na ostatnim miejscu jeździł. W ogóle zaraz ci powiem, który mamy, jak tylko skończymy ten wyścig, to ci powiem, na jakim poziomie jeździliśmy. Nie, ja myślę, że ten najwyższy poziom trudności nie jest aż taki straszny. Nie, tam się rzadko kończy na pierwszych pozycjach, ale nie są aż tacy bardzo dobrzy, no. Zapomniałem hamować. To mi się często zdarza w grach. Zawsze nie hamuję, bo wiesz, po co hamować, nie? Hamowanie jest dla... U mnie się przyjęło takie parkowanie po ludzku. W GTA Vice City właśnie teraz gram na streamach. No. W GTA Vice City i tam zawsze wjeżdżam samochodem jakoś w budynek czy coś. A, takie hamowanie. To jest parkowanie po ludzku. Na dachu ląduje czy coś. Super. Po co hamować, no. Hamowanie. I tak zaraz nowy samochód wezmę. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Hamowanie dla powolnych, dokładnie. Tak, tak, tak. Dobra. Masz szóste miejsce, ładnie. No, kurde, rozkręcam się. Znaczy teraz jest fajnie, bo jest droga dosyć taka przyczepna. I jeszcze nie rozwaliłem samochodu, więc... Jest w porządku, póki co. Dobra. Nie, jest faktycznie troszkę lepiej, nie? No. Znaczy powiem tak, wstyd byłby straszny, gdybyś na kierownicy jeździł lepiej niż ja na padzie.
To był po prostu wstyd dla mnie, nie? Bo... no nie ukrywajmy. Dlaczego? No tak, jak ktoś jeździ na kierownicy, to jeździ się znacznie trudniej. No jest inaczej. Tak uważam, nie wiem. Nie jeździłem na kierownicy, ale pytałem się... Musiałbyś kiedyś spróbować. Musiałbyś spróbować, ty gdzieś jeździłem na kierownicy, ale za 100 zł, więc wiesz. To jest nie kierownica. To jest zupełnie inna baja. Patrz, piąte miejsce, ło, no. Zajebiście. Jesteś teraz przynajmniej gdzieś w połowie. Więc no. Mniejsza połowa, większa połowa, mniejsza. No ale tutaj faktycznie ta droga była taka faktycznie, bardziej... Faktycznie, cię, to walnąłeś prosto w budynek i jechałeś dalej, nie? Naprawdę było tak fajnie. Dobra. Ja jeszcze tylko zerknę. No, to mi się podobało. Poziom, nie pamiętam, jaki poziom mam tutaj. Bity, to zaraz ci powiem. Ja mam 148 teraz chyba. Znaczy nie chodzi o mój poziom, tylko chodzi o poziom wyścigu, wiesz? Aha. Czekaj, gdzie to się robiło teraz? W ustawieniach? Poziom trudności. Mamy na wybitny. Ustawienia i poziom trudności. Jeździmy. Wybitny, czyli plus 40 do KR. Dobra, i niestety, ale tym symbolicznym akcentem musimy skończyć ten odcinek. Skończy nam się czas antenowy. No tak. Kurde, ale skupiony musiałem być na tym, jeździć na tej kierownicy. No nic, to żegnamy się z wami. Dziękujemy wam bardzo, że byliście na tym odcinku z Pawełkiem. I trzymajcie się, do następnego. Hejka!